Hej, z tej strony Cure, a to jest Medieval 2. Jesteśmy w Whitechapel. Kija nam się zgubiła, dlatego musimy ją znaleźć. Wow, stare, dobre, oldschoolowe zombiaczki. Zajebiście. Trzy hity nie żyją, dobra. Tym wcześniejszym mieczem trzeba było chyba z pięć co najmniej jebnąć. Fajnie, fajnie, podoba mi się to. Oldschoolowe zombiaczki zawsze na propsie. No nie chciałem tego otwierać, no ale cóż, nie. Stało się. Mamy duszka. Coś tu jeszcze jest? Aha, tutaj jest jakaś krypta. Po tej stronie? Tutaj. Schował za grobem. Czekajcie, przyciszę sobie to trochę, bo nie słyszę sam siebie jak mówię. Dobra, jest. Wow, trzech naraz! Co to za armia? Tutaj znowu trzech naraz. W sumie to dużo już mam tych dusz, lol. Nawet porządnie nie zacząłem planszy, a już mam 72%. Dobra, tu mamy jakieś... no to chyba się nie da wejść, tak wygląda to. Ale tutaj za to widzę, że trzeba w lewo, prawo coś włożyć i dopiero się drzwi otworzą, jak zwykle. Oho, coś tutaj... To jest dwóch. Jeszcze tego. Dobra, 83%. Tutaj duszy chce coś powiedzieć. Słucham cię. Dane, I've watched around and Kia was last seen going into a nightclub. Nightclub. The area is under a curfew for some reason, so tread carefully. The last thing we need is more trouble. No tak, no nie wiedziałem, że Kia o to chodziło, kiedy mówiła, że chce pozwiedzać świata, żeby iść do jakiegoś nightclubu. No dobra, zobaczymy. To jakiś strażnik jest? Czekajcie. Wow, 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 wow. Hold it, please, sir. I need to see your membership card. Aha, membership card. Kurde, musimy uważać na tych policjantów, bo oni są naprawdę tutaj strasznie dokuczliwi i szybsi ode mnie? What? Dajcie mi spokój, goddammit. Fuck. Fuck. Fuck, 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 fuck. A oni mają taki głos, już był ktoś taki głos miał, nie? Takie ija, ija, ija. Kto miał taki, któryś mobek tak miał wcześniej, któryś planszy, jakoś tak bardziej na początku. Co tu mamy za wejście? A właśnie, wiecie co mnie kurczę tutaj razi? Co to jest? Flaming crossbow, wow, jak to się stało, że to nie było za kieliszek. Zajebiście. Fajnie, to się przyda. Flaming crossbow zawsze na propsie. No i co? Tutaj możemy wejść do tego jakby pseudoparku. Wow. Dobra, razi mnie to, że nie mamy tego, tej tarczy. Wow, już mamy full. Oho, 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 okej. Okay. Czyli co ja tu muszę zrobić? Czekajcie. Aha, bo ja tu muszę to. To. Pytanie, jaki kolor muszę ustawić? Damy tu zielony. Tutaj damy... niebieski. Czyli trzy różne kolory. Mamy... biały się zrobił, światło zwykłe i... Okej, okay, zdobyliśmy pierwszą figurkę, podejrzewam, że ona jest do tego grobowca, do tej krypty śmiesznej, która była na cmentarzu. Ale na razie tam nie będziemy wracać, bo jeszcze przecież nam jeden brakuje. Czekajcie, tu mamy wanted, co to jest? Nie, to raczej nie ja. Już myślałem, że są za mną te wszystkie te listy gańcze czy coś, ale na szczęście nie. A pobiegnijmy sobie teraz w tym kierunku. O Boże, znowu ci... Tej, żeby nie przeoczyć żadnej drogi, bo kurczę, tutaj coś może być cennego. Kieliszek! Patrzcie. Niechcąco coś wziąłem. Fuck, ile tych strażników tu będzie? Cholera. O, tutaj coś jest. Co my tu mamy? Sprawdźmy. O!
pamiętam, że tu gdzieś był sklep. Ja się powinienem przebrać za taki bardziej strój cywilny i wtedy chyba by mnie te żołnierze, ta milicja cała nie goniła. O, tam mamy przebieralnię. Tak jest, to jest ten sklep cały chyba. Dobra. Sprawdźmy. Jak będzie Daniel wyglądał? O Jezu. Mamy jakiś smoking chyba, jakiś cylinder. Teraz tylko brakuje nam czegoś, co by mogło nam zakryć nasze nasz brak żuchwy, prawda? Sprawdźmy, czy będą nas gonić? A, nie gonią nas. Nie, to chyba nie trzeba się bawić w tym żuchwę, ale... Wow. Co, gonią mnie jednak. O, fuck, jednak się kapnął. O, Jezus, dobra, gdzie iść? Tego miasta kompletnie nie znam, dobra, ja tutaj byłem. Tu się idzie, tu był klub. Pójdźmy może w tą stronę, bo w tą stronę tutaj nie szedłem jeszcze. Wow, tu jest ten. Wow, fuck. Sprawdźmy tutaj może, po tej stronie. Nic nie ma. No daj mi spokój, Boże, zaraz zginę przez was. Czy tu coś jest? Wejdźmy tu może, o, tam na górę się da wejść. Ej, właśnie, nie mogę ich zabić? Nie mogę mu nic zrobić chyba. Szkoda. No fuck off, daj mi spokój, ziom. Czy on może się odwalić? No nie odwali się. Bo ja bym chciał to szybko... I tutaj, teraz, dobra. Łaź, Daniel, łap. Okej, okay. No, jednak trzeba coś znaleźć, co by mi pomogło jeszcze zakryć twarz, żeby nie było widać, że jestem, kurde, kościotrupem, tak? Czekajcie. O, jest życie, dobra. To też przede wszystkim, no. Bo co, widzicie, ja tych gości nawet nie mogę zastunować. Bo wiecie, kieliszek już mam, więc chętnie mógłbym ich pozabijać wszystkich i miałbym to w dupie, bo duszy bym już nie wzięli. No ale jak widać, nie da się. Trzeba jakoś tutaj ogarnąć. Nawet tu na się głupiego nie da zrobić. Dobra, sprawdźmy, czy tutaj coś jest na dole jeszcze. Mamy klucz do czegoś tam. Zapomniałem, do czego to był klucz. Library key. Okej, do biblioteki. Tyle, że... Nie pamiętam, gdzie ona była. Fajnie wygląda z tym czapeczką. Dobra, sprawdźmy, co tu jest. Ukryte przejście! I drugi ten, dobra. Mam nadzieję, że to się nie zamknęło przez to, że ja zszedłem z tego. Okej, otwieramy. Widzimy. Jest. Mamy drugie, czyli teraz Gryffindor. Griffin Shield mamy. Shield. Aha, to do tego. A, super. Myślałem, że to jakiś... This house belongs, is about Bruno. Dobra. Co my tu mamy? Tarcza jakaś? Zajebiście. Przyda się. I tutaj jest co? Co to jest? Fan Club Membership Card. Oh yeah. To jest, że wydaje mi się, że jeszcze brodę powinien mieć. Ale czekajcie, najpierw pociśniemy sobie do tej kaplicy jeszcze tam. Zobaczymy, może coś w środku będzie takiego właśnie znaczącego, co by nam miało pomóc. Ale taką brodę trzeba znaleźć, żeby sobie zakryć tę twarz. Zobaczymy. Jedziemy w tym garniaku, tym smokingu, czy jak to tam nazwiecie. Zajebista plansza, tak swoją drogą. No dobra, jesteśmy i wkładamy. Tak, tutaj mamy Gryffindor. I Unicorn Door. Jest. Jep, aż mnie drzwi przesunęły. I co my tu mamy? Wow, mamy pełno zombiaczy. No dobra, to mordujemy się z nimi. Okej, okay, co? What? Okej,
Ja coś czuję, że trzeba go pozwalić tutaj jak najszybciej. Wow! Da, wiecie co? To chyba najwyższy czas na pokazanie wam tego. Czekajcie, naładujemy tak zajebiście. Proszę bardzo, to jest power. Zdychajcie wszyscy od piorunów. Jeszcze któryś tu? Dobra. W miarę, nawet fajnie to wyszło. Nie, no, tutaj miało być. Miecz ma być tu. God damn it. Miecz, tu. Nie, tutaj, o, tu kusza. Tu, miecz, dobra, co, i mamy teraz brodę z wąsami, zajebiście. To teraz ciśniemy, teraz możemy chyba się już ubiegać o dostęp do nightclubu, zobaczymy. Może jakaś fajna imprezka nas czeka, albo coś. Dzień dobry. No, good evening. Chodzimy. Z mieczem i starczą oczywiście, nie? Bo jebać klimat. Co my tu mamy? Jakoś tak pusty trochę tu macie, tak? Jakaś niewiasta. Tutaj coś mamy? Nie. Tylko hasik. Jakaś paniusia. Pogadajmy z nim. Jakie cyski skacze. Powiedziałem jej, co się dzieje, ale Ripper, on pracował przez wszystkie moje dziewczyny. Myślę, że ona go znajdzie. Próbowałem ją zatrzymać, ale jest headstrong girl. Jeśli ona znaczy coś dla ciebie, to lepiej znajdź ją, zanim jest za późno. Quick, hurry to the clock tower. Ripper. But before you go, fortify yourself with this. Co masz dla mnie? Dzięki. Dzięki, na propsie jesteś, lubię cię. Dobra, czyli niejaki Ripper każdą jej dziewczynę obraca, że tak powiem. I ze względu, że Kia była w tym nightclubie, to pewnie pomyślał, że jakaś nowa dupencja, to trzeba ją poobracać. No i niestety on chyba porwał tą Kiję, ten cały Ripper. A po nazwie raczej to nie wróży nic dobrego, bo to po polsku rozpruwacz, więc mam nadzieję, że tam jej nic nie rozpruł, że tak powiem. Okej, okay, mamy to. Co teraz? I zabił ją. Dziękuję. Daniel nie zdążył. Do widzenia, Kija. Miłości, Daniela. No i smuteczek pozytywny. No, straciliśmy kobietę. Daniel jest tutaj rozbity. Zobaczymy, co profesor na to powie. Well, did you find her? And? Oh no, she's dead and it's all my fault. I'll never be able to forgive myself. Anyway, I'm picking up some bizarre stuff. Anyway, yeah, pierdolę. No, not me. Come on. Daniel się załamał. That's just what he wants. If we give up now, all of London will be his, and with London, the rest of the empire will follow. He can have it. I don't care. Dan. Hey, kieliszek jeszcze. Ej, nie dostałem broni. Ale czekajcie, może Duszek to ogarnie. Jesteśmy w kanałach jakichś, w ściekach. O właśnie. Co dajesz? Strzelba, dobra. Save progress, okej. Count. No jak widzicie pozytywnie, no Daniel stracił kobietę, już ma w dupie ratowanie świata niestety, no i co, uciekł sobie od profesorka. Profesor mu truł dupę tutaj o ratowaniu świata, ale Daniel nie ma ochoty o tym słuchać i uciekł sobie gdzieś tutaj w jakieś ścieki.
Podejrzewam, że ten profesor to swoje laboratorium miał gdzieś właśnie poukrywane, gdzieś pod ziemią albo coś w tym stylu, bo w końcu tutaj ma te tory na te wszystkie jego ciuchcie i tak dalej, które wożą dupę i tutaj właśnie ten, chyba tędy uciekł, tak mi się wydaje, że którąś z tych odnóg takich, które tam prowadzą tymi pociągami. No i dobra, pozytywnie, to by było na tyle, łapka w górę się podobało, chociaż nie wiem co tu jest do podobania się w tym, że miłość Daniela umarła i widzimy się w następnych odcinkach tutaj depresji Daniela. Trzymajcie się.